Cześć, z tej strony Michał. Sezon truskawkowy trwa. Wykorzystamy to i przygotujemy prosty, szybki, domowy dżem na bazie nasion chia bez użycia pektyny. Składniki są bardzo proste. Wystarczy 300 g świeżych truskawek, 2 łyżki nasion chia i w zależności od stopnia słodkości między 1 a 2 łyżki syropu klonowego. Zaczynamy od wydubania szypułek i pocięcia truskawek na cieniutkie plasterki. Tak wyglądają nasze pocięte truskawki w cienkie plasterki. Z takiej ilości przygotujemy taki nasz słoik z masła orzechowego dżemu. Do średniej wielkości rondelka wsadzamy nasze truskawki. Nie za wysoka temperatura, bo dość łatwo je przypalić. W moim przypadku to jest palnik na połowę mocy i do tego łyżka syropu klonowego. Dla mnie wtedy ten dżem jest wystarczająco słodki, ale jeżeli lubisz takie naprawdę mocno słodkie dżemy, daj więcej tego syropu. W mojej ocenie kompletnie nie ma sensu i wtedy ta słodycz zabija nam smak truskawek. Mieszamy i pod przykryciem przez około 8 minut będziemy sobie dusić te nasze truskawki, co jakiś czas mieszając. Osiem minut gotowania za nami. Na koniec jeszcze widelcem albo taką łyżką z dziurkami delikatnie jeszcze pougniatamy nasze truskawki, aby ta struktura była bardziej taka kremowa, bez dużych fragmentów. Naszą bazę mamy gotową. Teraz najtrudniejszy etap, przelanie to do garnka, żeby nie porozlewać. Może się uda? Co ja mówię? Do słoika. Takie 300 g truskawek to jest idealny nasz słoik właśnie z masła orzechowego. Teraz zostawiamy dżem do ostygnięcia, żeby miał taką temperaturę pokojową. Baza naszego domowego dżemu nam już ostygła, a ja jak co odcinek będę miał dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego lubicie używać nasiona chia, a ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma do mnie w prezencie taki słoik z ekogram.pl. Wyniki już najbliższy poniedziałek. Ostatni krok, dodajemy 2 łyżki nasion chia i dokładnie mieszamy. Słoik gotowy, zakręcam go, wsadzam do lodówki na około 2 godzinki i nasz dżem będzie gotowy. A jeżeli Ty chcesz więcej takich szybkich, prostych filmików, zostaw proszę łapkę w górę, to będzie dla mnie informacja, żeby nagrywać więcej kolejnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!